W dzisiejszym programie poznajmy tajniki jednego z najlepszych ośrodków szkolenia wojsk lądowych w Polsce. Zapraszamy na wizytę do Wędrzyna, gdzie szkolą się obecnie podchorążowie oraz doświadczeni żołnierze kawalerii powietrznej. Strzelcy pokazują, co potrafią. W Nowym Sączu członkowie Związku Strzeleckiego Strzelec udowadniają, że nie ma co narzekać na dzisiejszą młodzież. Na poligonie w Orzyszu odwiedzamy pododdziały 16. Dywizji Zmechanizowanej, biorące udział w corocznych zawodach użyteczno-bojowych. Poligon, szkolenie praktyczne na sprzęcie, o którym się uczymy teoretycznie przez dłuższy czas. Przyjeżdżamy tutaj, tak naprawdę okazuje się to, co potrafi. 12,5 tysiąca hektarów, nowoczesna infrastruktura, wszelkie udogodnienia, a wreszcie profesjonalna obsługa. Oto co zapewnia swoim gościom ośrodek szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Wędrzynie. To niezwykłe miejsce znają chyba wszyscy żołnierze w Polsce oraz wielu ich kolegów z zagranicy. Wędrzyński ośrodek przez cały rok służy doskonaleniu praktycznych umiejętności żołnierzy. Odebrałem, czekaj. Wrażenia są duże, od samego rana jesteśmy na strzelaniu na czołgach. Emocje, 125 mm ma naprawdę kopa, więc emocje przy strzelaniu sięgają zenitu. Znajdujemy się na strzelnicy bojowej czołgów. Jest to w pełni automatyczna strzelnica. Jest sterowana za pomocą komputera Agat Szmarek. Program umożliwia sterowanie strzelaniami z pulpitu tutaj strażniczego ze sterówki. Za pomocą podnośników, które są w polu, są uruchamiane programy tutaj strzeleń. To strzelanie za każdym razem budzi wielkie emocje wśród wszystkich podchorążych. No i oczywiście to nie jest za każdym razem tak, że wsiadamy bezproblemowo, po prostu oddajemy strzał. Zawsze trzeba się natrudzić, namęczyć, żeby wszystko dobrze wyszło, żeby to strzelanie odbyło się bez problemów. Także to nie jest takie łatwe, jak się każdemu wydaje. Tak jak powiedzenie mówi, przerąbany jak w ruskim czołgu. Góra, postaw jeszcze cel, żeby wystrzelili z armaty. System Agat Szmarek powoduje, że w sposób automatyczny można ustawić pole tarczowe, a po wykonaniu zadań ogniowych zebrać wyniki i przedstawić dowódcy w zależności od tego, jaki ma charakter dane ćwiczenie. Na strzelnicy tej również zamontowano kamerę termowizyjną, która umożliwia obserwację terenu w czasie zajęć ogniowych nocy. Panowie, zbiórka w półkolu. Dostaliśmy zadanie przeprowadzić patrol na drodze dębowej. Idziemy od wiaduktu w stronę meczetu. Spodziewane jest działanie przeciwnika. Jeśli będziemy mieli rannego, postępujemy zgodnie z procedurami, wzywamy medawak. Ustawić szyk. Poligon Wędrzyn jest specyficznym ośrodkiem. Jako jedyny ośrodek w Polsce ma przygotowany teren zurbanizowany. Teren ten został tak zorganizowany, aby możliwe było tutaj realizowanie zadań do szczebla kompanii. Znajduje się tutaj 7 ulic, 72 budynki, przejścia podziemne, tor kolejowy, dworzec kolejowy, jak i również mała infrastruktura, która jest wykorzystywana przez wojska szkolące się. Duża różnorodność obiektów szkoleniowych, jak i możliwości, które proponuje poligon Wędrzyn, powodują, że ośrodek jest bardzo wykorzystywany przez wojska polskie, jak i również zagraniczne. Strzał! Biały dostał! Na drugiej wagon! Na pierwszej wagonie! Powtarzać! Każdy ma wiedzieć, gdzie jest kontakt! Marek, to jest biały, widzisz go? Żyje, opatrza się! Alfa! Stawiam dym, ubezpieczam! Zabierzcie rannego! Gdzie? Nie. Odłóż broń!
tym momencie większość konfliktów zbrojnych odbywa się w rejonach zurbanizowanych, więc powinno się kłaść nacisk, żeby wszyscy żołnierze potrafili się zachować w takim środowisku. Temu za budynek! Dobra. Przejmij go, ja ubezpieczam. Jesteśmy z tyłu za budynkiem. Ćwiczymy procedury T3C. Ćwiczy pierwsza kompania dalekiego rozpoznania z 9 pułku rozpoznawczego. W tym momencie zakończyła się pierwsza faza, czyli opatrywanie rany pod ogniem. Pod osłoną został podjęty ranny żołnierz. Teraz ubezpiecza grupa Alfa, ubezpiecza grupę Bravo, która się wycofuje. Staramy się znaleźć bezpieczne miejsce, w którym będziemy mogli dokonać wstępnym, bezpiecznym miejscu, opatrzeć naszego rannego, wezwać medawak, zabezpieczyć to miejsce. Rubież, rubież! Naprzód! Rubież! Znajdujemy się w tak zwanym kampie. Obiekt ten powstał na potrzeby polskich kontyngentów wojskowych, które jako pierwsze zaczęły przygotowywać się do naszych misji zagranicznych. Staraliśmy się tu stworzyć warunki podobne, na jakie mogą natrafić żołnierze w czasie tych misji, jak również spróbować tak ustawić kamp, aby mógł on wykonywać zadania zarówno w obronie, jak i realizować zadania wewnątrz kampu, które przyszło wykonywać naszym żołnierzom w warunkach rzeczywistych. Ładuj! Załadowany? Prowadzić ogień! Dobra, kompletnik! Może szkolić się tutaj pluton, wykonywać zadania ogniowe. Dowódcy do swojej dyspozycji mają stałą infrastrukturę, która została przygotowana specjalnie pod tym kątem, ale również mogą dokonywać modyfikacji zgodnie wcześniej przygotowanym scenariuszem. Na dzień dzisiejszy zadania z kampu realizowane są jako zajęcia programowe ujęte w programach strzelań. Stacjonujemy tutaj od 3 tygodni. Ćwiczenie i szkolenie było bardzo intensywne. W ramach szkolenia poligonowego zrealizowaliśmy ćwiczenie, gdzie potwierdzaliśmy zdolność użycia 2. szwadronu zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zaangażować się w opiekę i mecenat nad pozarządowymi organizacjami proobronnymi. Dzięki zrzeszeniu istniejących niezależnie formacji może powstać sprawna struktura, która przyczyni się do wzmocnienia obrony kraju na poziomie lokalnym. Odwiedzamy Związek Strzelecki Strzelec OSW w Nowym Sączu, który od lat współpracuje z władzami lokalnymi i znany jest z doskonałego wyszkolenia swoich członków. Drużyna, baczność! Na ramię! Broń! Strzelec został założony w 1910 roku przez Józefa Piłsudskiego. I staramy się pomagać jak możemy, obstawiamy różne święta, czy na przykład powodzie są, czy jakieś klęski żywiołowe. Nasi strzelcy oczywiście do tego wszystkiego jeżdżą. Przećwiczymy zmianę magazynka oraz postępowanie przy zacięciu broni. Jedynki prowadzą ogień. Magazynek! Do zwrotu. Zacięcie! Magazynek! Człowiek z Stowarzyszenia Strzeleckiego. Strzelec powinien być gorliwym patriotą, cieszyć się w tym, co lubi, co robi, chętnie pomagać innym i mieć takie poczucie świadomości swojej, że w czymś jest dobry i w czymś chce działać po prostu dla dobra innych, pomagać im. Oni naprawdę chcą i robią to już na dość wysokim poziomie. Nasza kampania reprezentacyjna jest bardzo poważana tutaj i tak dalej. Wygrywamy zawody ogólnopolskie, małopolskie, w muszcze paradnej. No i staramy się, żeby to było tak naprawdę rzetelnie robione. Co?
Nasze treningi przede wszystkim polegają na dokładności. Instruktorzy szczególnie kładą nacisk na to, żeby było wszystko dokładnie, nie masowo, tylko dokładnie. Uczymy się praktycznie na początku od podstaw wszystkiego. I musztry, i działanie na broniach, i taktyki. Potem najlepsi spośród klasy są wybierani do pokazów, gdzie zdobywamy wysokie miejsca w muszcze, jak i w walce wręcz. Pamiętamy, że broń idzie do przodu, nie do góry, tylko do przodu. Kolega broń skierowaną, zobaczymy, a broń skierowaną dobrze, nie? Gdzie miał broń skierowaną? Na wprost. A ty gdzie masz broń skierowaną? No i bo. Dlatego twoja droga broni wygląda w ten sposób. Nie jesteś w celu, nie jesteś w celu, jesteś w celu. On mając broń na wprost, jest w celu, jest w celu, jest w celu. Jasne? Strzelec zajmuje bardzo ważną pozycję w życiu miasta i to nie tylko przy przeróżnego rodzaju uroczystości i obchodach, kiedy to młodzi ludzie w tych uroczystościach biorą bardzo czynny udział, a także i w poważniejszych kwestiach, takich jak choćby niedawno w akcji takiej przeciwpowodziowej dużej, czy też wtedy, kiedy trzeba ich pomocy przy różnych innych okolicznościach, często niepożądanych i często niespodziewanych. Jesteśmy za to wszystko bardzo wdzięczni i bardzo sobie cenimy tą współpracę. Hop. Dzisiaj w Polsce mamy 8 większych organizacji strzeleckich, w tym 4 duże organizacje. Jedną z nich jest Związek Strzelecki Strzelec OSW, Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Skupia młodych ludzi, którzy w wolnym czasie, w soboty, w niedzielę, po lekcjach, po pracy często, bo są i dorośli, nie tylko spędzają wspólnie czas, ale szkolą się. Szkolą się w zakresie obronności, w zakresie bezpieczeństwa. Uczą się bronić swojej wsi, swojego miasta. To ważne, co czynią, tym bardziej, że są wyjątkowo zmotywowani, a nawet zdeterminowani w działaniu na rzecz państwa. Sokoły, tu sędzia. Z pojazdu! W dniach od 9 do 13 lutego na poligonie w Orzyszu odbyły się zawody użyteczno-bojowe pod oddziałów 16 Dywizji Zmechanizowanej. Najlepsze plutony wyselekcjonowane spośród oddziałów brygad zmierzyły się w rywalizacji o puchar dowódcy dywizji. Są to zawody o tytuł najlepszego plutonu w dywizji. W skład zgodny z regulaminem wchodzi 7 konkurencji rozgrywanych w ciągu 5 dni. Począwszy od biegowego testu siłowego, poprzez kierowanie ogniem, strzelania załóg w nocy. Następnie pętla taktyczna składa się z dwóch części, to znaczy części taktycznej na sprzęcie bojowym oraz części pieszej norm zespołowych. Oraz finałem jest marsz na orientację w składzie plutonów. 25 sekund, maksymalna ilość punktów 15, gratuluję. Zajmowanie miejsca w wozie bojowym przez pluton czołgów. Jest to konkurencja przeprowadzona na czas. Określonym czasowi jest przyporządkowana ilość punktów. Do 13 sekund, do 15 i do 17 sekund. Punktacja 20, 15, 10 punktów. Jeżeli jest czas powyżej 15 sekund, 0 punktów. Dowódca gotowy? Do wozów! Konkurencja ma bojowe zastosowanie. Jeżeli czas nam się diametralnie skraca i jest potrzeba szybkiego wykonywania czynności, zadziałania, zajęcie miejsca w wozie bojowym ma ogromne znaczenie. Sprawne, szybkie działanie jest bardzo ważne. 11. Konkurencje są tak dobrane, że sprawdzają poziom wyszkolenia plutonu jako całości. Jednocześnie są weryfikacją wyszkolenia drużyn, a także sprawdzianem każdego żołnierza pojedynczo. Ponieważ część norm szkoleniowych obowiązuje wszystkich żołnierzy w Wojsku Polskim i te sprawdzamy. Część norm są to normy szkolenia zespołowego dla pododdziałów, oddzielnie czołgów i dla pododdziałów piechoty. W związku z tym zakres norm oraz czasy są dobrane do specyfiki danego pododdziału. Inne dla pododdziałów zmobilizowanych na BWP, inne dla pododdziałów czołgów.
Dobrze, panowie, tutaj punkt kontrolny. Zagadnienie, pokonywanie terenu na polu walki, czołgając się. Rozpoczynamy na linii startu, a więc pomiędzy dwoma żółtymi chorągiewkami. Następnie do przodu, 50 metrów, koniec, linia mety pomiędzy dwoma czerwonymi chorągiewkami. Rozpoczynamy na linii startu z postawy strzeleckiej leżąc. I zwracam uwagę na to, bo czas jest raczej dosyć długi, że są również punkty ujemne za niewłaściwą postawę podczas czołgania się, czyli za wysoko uniesiona sylwetka. Dobrze, jeżeli jesteśmy gotowi, to zapraszam na linię. Biorąc zestaw konkurencji, dyscyplin poszczególnych, staraliśmy się dawać takie, żeby dały nam wszechstronny obraz wyszkolenia, a więc od WF-u poprzez wytrzymałość marszową, poprzez znajomość zasad teoretycznych, a przede wszystkim zasad praktycznego działania pododdziałów. Także uważam, że taki zestaw norm jest miarodajnym czynnikiem, który umożliwia dosyć obiektywne oceny wyszkolenia pododdziałów. Mam nadzieję, że efekt tej działalności naszych zawodów znajdzie odzwierciedlenie w zawodach na szczeblu centralnym. Dawaj, porusznik! Dawaj! Końcówka już! Palcami! Dość! Maksymalna ilość punktów, minuta 42. Każdy pilot po prostu musi mieć podczas czołgania jedną radiostację. W tym momencie mamy RRC9211. No i właśnie też ja ją postanowiłem wziąć, żeby moi żołnierze byli w stanie lepiej się przygotować do kolejnej konkurencji. My od miesiąca już ponad jesteśmy na poligonie, więc nie tylko przygotowujemy się do tych zawodów, ale również wykonujemy inne zadania zadane nam przez przełożonych. No i ten czas też wykorzystujemy na przygotowanie się, głównie to są poligony, ale również w garnizonach, w Braniewie możemy również szkolić poszczególne elementy, nie wszystkie, ale większość na spokojnie można wyćwiczyć. Pluton czołgów znajdował się w ugrupowaniu marszowym. Pluton zajmuje dogodną rubież do odparcia kontrataku. W momencie, gdy dowódca plutonu wydaje komendę naprzód, ja włączam czas, czas jest mierzony. Po zajęciu rubieży zamykany jest czas. Punktacja jest przydzielana. Sprawdzamy też działanie taktyczne, zachowane zostały odległości, czy wybrane stanowiska ogniowe spełniają warunki. Czasy były zgodne swoimi. Zajęcie rubieży było prawidłowe? Zajęcie było prawidłowe, punktów karnych żadnych nie było. Sądzę, poddziały bardzo dobrze przyjęły do swoich zadań. Podczas tych zawodów osiągał najczęściej wyniki lepsze niż podczas zawodów na szczeblu jednostki. Ponadto czasy osiągane przekraczają to, co było wcześniej, a co należy podkreślić, olbrzymie zaangażowanie żołnierzy, chęć tej walki typowo sportowej.